Witaj Sergiusz. Pytanie mam do ciebie. Masz w planach Nikosiowi spełnić marzenie? Chodzi mi o szefa. Gdzie chciał do ekipy pojechać? Czy to ze względu na krytykę na Verso z góry jest to skazane na niepowodzenie? Pozdrawiam i zdrowia życzę. No powiem ci, że tak trochę mi, jeśli chodzi o to inaczej. Owszem, wiem, że Nikodem chciałby pojechać odwiedzić ekipę, tak? A z drugiej strony ja się nie znam z nimi na tyle dobrze, kurwa, żeby, wiesz, żeby coś takiego zrobić. A trochę mi, kurwa, tak głupio napisać, ty siema, nie wiem, Karol, albo siema Trąba, albo siema wujek. Przyprowadzę wam 5-latka, który jest wami zafascynowany. Najprawdopodobniej jak was zobaczy, to stanie za drzewem i będzie się wstydził podejść. No tak. A jak nie, to będziecie... Powiem wam tak, z dziećmi jest jak z bąkami. Nie wkurwiają cię... Wszystkie wkurwiają, tylko nie twoje, nie? Więc to tak jest, kurwa, no taka uciążliwa prośba. Więc no, jak kiedyś się wydarzy okazja, że będzie się mógł z nimi zobaczyć, no to... To git, nie? Ale by mi było, kurwa, mega wstyd w ogóle o coś takiego poprosić. No bo za tym co? To jak sobie, kurwa, obierzę za, nie wiem, idolkę, kurwa, Madonnę, kurwa, to mam potem szukać, kurwa, jakbym miał się z Madonną spotkać? Bo za tym, tak jak mówię, do momentu, kiedy to jest takie, powiedzmy, nie wiem, taka zachcianka, takie marzenie, nazwijmy to jak chcemy, które się nie spełnia, to wiesz, to on sobie tam siedzi, ogląda, sobie myśli, ja może kiedyś i zobaczę. Ale nie wszystko trzeba spełniać, nie?